No jest, kolejny raz. Kolejny raz, kiedy gramy w TFT, jeden z miliona. I mamy łuk. Bo gdzieś tam w sercu liczymy na to, że będzie jakiś łatwy Jax i może uda się wbić pierwsze miejsce za darmo, tak jak te chłopy, co go trafiają. Ale szanse na to są niestety bardzo małe. Natomiast co będzie, to będzie. Zagramy to, co los da. Sivir. Oraz nic. No co? Przypominam, że streamuję. Z reguły po 19 jakoś, ale tak myślę, żeby zacząć streamować częściej. Jakby ktoś chciał, to zapraszam oczywiście Twitch TV Nosy Nosy. No i co? Gramy tam w TFT, ale tak chodzi za mną ostatnio, żeby pograć coś z widzami. Może tego Konana bym pograł. Konana bardzo lubię. Może to też tak ponadgodzinowo pograć. Zobaczymy, co się wydarzy. Mamy Last Whisper. Oraz... O kurczę, mamy tego, mamy Rapida. To jest kurde ciekawe. I co tu z tym zrobić, kurde? Może być Last Whisper oraz coś? Może być Rapid? Gdybym trafił teraz Jaxa, to bym chyba wziął tego Rapida. No nie ma Jaxa akurat. No dobra. To popatrzmy. O kurczę, no! Nawet się nie patrzę, forsuję to od razu. Forsowany Jax. A co? Tylko czy ja potem... Dobra, jakoś to się wydarzy. Jakoś to się potem wydarzy. Bez mecha sobie na razie zagramy. Bo tak się zastanawiam, czy ja potem Rage Blade'a zdobędę, ale może jakoś. Czy ktoś trafił Jaxa? O kurde, nikt nie trafił Jaxa. Czy to jest mój szczęśliwy dzień? No dobra, przekonamy się. Na razie jest jak jest. Czwarty level, coś tam pod Vayne. Kurde, tu ma atak speeda fajnego nawet. Z tych dwóch łuków. No i proszę bardzo. Mighty Jax, jak to mówimy na streamie. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. O, czy to jest ten dzień? Będziemy chcieli zrobić pre-level. Bo chyba robimy streaka do przodu. No i oczywiście mamy tutaj mocny pretekst ku temu, bo chcemy dostawić Brawlera. Okej. Okay. Tu są grane oczywiście trety. Czy tam jest w ogóle Sonka Kerry? Chyba nie, bo to supportowy raczej. Ach, ta Yumi. No ktoś musiał. No co by to było, gdyby Yumi nie było? Na szczęście mam Jaxa. Jest to kompozycja jeszcze bardziej OP chyba. Więc jestem dobrej myśli. Tylko pytanie, czy mi się to w ogóle wszystko sklei, bo... Może ktoś jednak skontestuje i powie, nie, nie będziesz tego robić. Wczoraj tak wyszło na streamku, że wbiliśmy D3. A nawet prawie D2.
Ciekaw jestem, czy może to się dzisiaj uda wreszcie wbić. No i co? No i może zróbmy tak. I może jednak zróbmy tak. I może tak. To Jax będzie duży, bo ten Wukong daje mu 1170. No to let's go! Trogens, tam jest jeszcze Rageblade. Tysiące HP. Czy ktoś nas tutaj poskromi? No i proszę. No i pan Paweł. Elegancko idzie na razie. Jak to z Jaxami? Jakby się udało tutaj szybko go ulepszyć, to wiadomo, że byłoby super. Jest kolejny Jax i to nawet z fajnym itemkiem, więc mógłbym go wziąć. Ewentualnie też łuk też bym chciał wziąć. Od Rageblade'a. Ktoś chyba patrzy tutaj na tego Jaxa, ten Direko. Aaa, kurde. No to może kurtka. Może się Renekton ulepszy zaraz? Byłoby spoko. Mighty Jax. Takie coś oczywiście bardzo lubimy tutaj. I co? Lwela tutaj nie spuszuje. Nie wiem, czy nie lepiej by było tak na razie. Resy czy HP? Może jednak HP? To może w kurtce niech będzie. W każdym razie już jakieś tam brawlerki są. Czy to wystarczy na tych pięknych duelistów? O kurde, jakie to mocne jest. To nie wystarczy. Oni się ciągle leczą wszyscy. Jeszcze mają atak speeda potężnego. No, mocny stół, trzeba przyznać. Bardzo mocny stół. Tutaj są potrzebne upgrade'y u nas. Zrobię tak, żeby była ekonomia. Wydaje mi się, że ten mech teraz nie jest taki fajny. Tylko, że jak go zdjąć? On już jest skazany na tego mecha. No musiałbym zrobić tak. I wydaje mi się, że to jest spoko. Co to za Jax? Weź go zdejmij, chłopku. Spike Trail. No nieźle. No i przegram to. Ale jaja. Ale jaja. Taszka level 2 to jest chyba bait. Tak powoli zaczynam myśleć, bo mogłem mieć tutaj brawlerów więcej. Także tak zrobię. No i co? No i może tak niech będzie. No ciekawe, może jakiś łuk. To byłby sen. Sen się chyba nie spełni. No dobra, ale jest prawie bladterste. Coś tutaj nie, tutaj nic. Dwie przegrane, więc poczekam i potem spuszuję level. Prawdopodobnie.
Kurczę, ale w ogóle, żeby w pierwszym ogłecie były już postaci trójki, to jest takie niebywałe. I to też nie wszędzie. No dobra, co ty tu masz? Z tym już walczyłem, ale teraz jest silniejszy. Na szczęście chyba zwyciężymy. No i co? Teraz czekają chwilę. I gitarka. Dobra. Augmencik. Weźmy sobie to. Ulepszenie. Dołóżmy sobie... No tak, tym razem mecha. Będzie tutaj czterech brawlerów i tak. To czemu nie? Myślę tylko, czy tutaj nie wrzucić tak, bo to jest chyba lepsza jednostka. Bo droższa. No i chyba tak nie będzie. To jest w ogóle dobre. Także w razie czego to będzie nasz as w rękawie. Mam nadzieję, że do tego czasu i tak będę bardzo silny. Bo nie chciałbym całą grę na jednym HP tutaj próbować walczyć. Dreano. I to jest ta Junka. Ta potężna Junka. O Jezu, Jax, ale ci to dużo, długo ci to schodzi. O! 77 HP. O kurde, Sedżu, witam serdecznie, zapraszam. To może tak zrobię. Niech się odpala szybciej. Mocne chłopki! Ale w sumie ja z tą Sedżu też powinien być mocny. Energy Void. O nie, osłabili jej manę. Ona się kiedyś odpali, ja w to wierzę. Dawaj, Jax, zrobisz to. Nie takie rzeczy robiłeś. Priorytet mimo wszystko ma łuk u mnie teraz, ale miecz też byłby spoko, którego nawet tutaj nie ma. To ewentualnie pelerynka jeszcze, łuk pelerynka. Albo Needless. W sumie Needless. Dobra, wezmę Needlessa, bo może jak się łuk trafi, to będzie już Rageblade. Z bomby. Nie ma tragedii, byleby się Jax szybko ulepszył. Dobra. Dobra, dobra. Czy my chcemy się przestawić na prawą stronę? Może byśmy chcieli? Niech tak będzie. Bo teraz się może szybko dokopiemy tutaj. No dobra, to chyba nie będzie zbyt szybko. Bo ta aneczka jest pancerna. Zabiłem tylko aneczkę.
No ładnie. Jakieś ulepszenie. To dalej nie jest niestety Jax, ale okej. Może jednak tutaj sobie stanę. Mam nadzieję, że wilczki sypną chociaż jednym łukiem albo mieczem, żebym się troszkę lepiej czuł. Żałuję, że na końcu nie ma tego ołtarza smoczego, tak jak wtedy, bo tam można było sobie powybierać to, czego ci brakuje. A teraz nie masz tego komfortu. Często się kończy z tym... z czymś alternatywnym często się kończy. No i kolejna Sona pancerna, bo jest... Znaczy Anka pancerna, bo jest Sona z blue buffem. Za mocne. Gdzie jest Jax? Już się powinien trafić. Ewrzej spuszuje i się troszkę zroluje zaraz. Jezu, ile ja tych piąstek już mam. Dobra, jest chociaż miecz. Gdzie jest Jax? No dobra, chociaż tyle. Dużo mnie to kosztowało, ale... No jest. No i... Zrobimy też tak. Mocne chłopki, kurczę, no. Jax teraz zgłupiał. Dobra. Jest chociaż taka ekonomia. Teraz pół dnia będę to odrabiał. Może to. Mógłbym mieć 6 brawlerów teraz, ale wydaje mi się, że wtedy ten Jax będzie słabszy. Zostajemy jak jest. No i oczywiście liczymy na łuk. Jakoś szczególnie tego Jaxa nie hajroluje niestety. No dobra. O Boże. To są ci dualiści, tak? Tak. Za mocno. Oni się jeszcze cały czas leczą. Świetny jest ten augmencik. Leczą się 2% z każdym atakiem, przy czym atakują z prędkością światła. Oj, to będzie ciężkie. Na szczęście tutaj się jakiś Jax uśmiechnął do mnie. No tak, to by mogło być. To powinienem wrzucić zamiast czegoś.
No i chyba też tak, bo i tak nie mam admina w tej chwili. Za dobrze ludzie tutaj rolują. On już ma nawet Aphelios'a level 2. W stage'u 4-3. To jest potężny Hyrule. Kurczę no. Jak mam wreszcie Jaxa, to i tak muszą Hyrule'ować, a ja biedny nawet bez Rageblade'a jestem. Jeden łuk. Szkoda, że je dwa. Dobra, jest chociaż ten Rageblade. Ej, przedmioty mam, tylko musiałbym jeszcze, kurde, jakoś ulepszyć Jaxa na 3. To będzie ciężkie. Biorąc pod uwagę tempo, jakie jest w tym lobby. Mam 35 HP i nie mam odbudowanej ekonomii. Dobra, Jax coś tutaj próbuje się sam zrolować. Ale nie jest łatwo. Może po prostu zrobić Sorakę plus Blitza teraz. Zamiast tego. Oj, ciężkie decyzje. Tu już też jakieś trójeczki są. Jezu, ja nic nie biję. O nie. Przecież to trwa wieki. Jest. No to szukam. Szukam czegokolwiek. Trzech Jaxów mi brakuje, kurde. One się niestety nie chcą trafić. Front cały na dwójce, wszystko na dwójce jest. Chciałbym przestać krwawić teraz. Tak szybko mnie zabijają, że szok. Tam jest Soraka jakaś naładowana. No i pranki strzelają. Dobra, Soraka padła. Jakimś cudem tutaj porobiliśmy ich. Teraz chwila wytchnienia. Jax się nie trafił niestety po drodze. Powinienem tutaj chyba sprzedać Vi oraz jedną Sorakę, żeby mieć lepszą ekonomię i potencjalnie rolować po Jaxa. Ale ciężka situation. Ja już powinienem mieć Jaxa trójkę i wbijać 8 level. Wtedy byłoby super. Może tu się trafi. Z tych bombelków. Takie coś. O, jest jeden Jax chociaż. Jeszcze jeden Jax, please. O! To jeszcze jeden? Please. Please, Jax. Kurde. Jest jednego Jaxa brak.
jeden, jedyny Jax. Bewka mnie tutaj porobiła prawie. Zaraz mnie porobi z kolejnym strzałem. Stuny dostaje. No to GG. Oj, oj. Jax, please. Jax. Please, Jax. No nie. Może to. I teraz zrobimy tak i Jax. No niestety nie. Aj, niestety unlucky. Never szczęście, widzowie, never szczęście. A to są ci dualiści chyba, tak? Co są tacy silni? No to odpadam chyba tutaj, tak, odpadam. Za dużo ceceków. Cały czas ceceki. Jeden HP? Trzy. No i Jax, please! Please! No to tyle było, kurczę, no nawet jak mam Jaxa, to i tak mi się nigdy nie zroluje, chociaż nikt nie kontestuje. Kompletnie nie ma żadnego Jaxa nigdzie. Nigdzie! Zero. Masakra. Szkoda, no szkoda. Ale czekajcie, jeszcze mam tutaj tego, Last Standa, mogę jeszcze przeżyć. Może mam czas. Mam czas trafić Jaxa. Dobra. Ale chciałbym jak najdłużej tutaj jeszcze wygrywać, bo wtedy nie musiałbym tego używać. Aczkolwiek chyba muszę tego używać. Teraz będę miał 1 HP. I Jax tutaj na kole. Nie ma Jaxów. Weźmy to, żeby był lepszy front. Teraz mamy troszkę lepsze statystyki, ale proszę, może on się trafi teraz, może szczęście jednak dopisze? I to byłoby piękne na YouTube'a. Please. YouTube tego pragnie. Uwaga. Czy Solari? Uratuje medzągle? Chciałem powiedzieć dzygle, ale... Czy Solari uratuje moje dzągle? Miejmy nadzieję. Mamy buffa na całej drużynie od tego. Jeszcze Fiddla tutaj odpaliłem od razu. Jax, ceceki potężne. Nic nie robi Jax, cały czas. Cały czas w miejscu. Ale leczy się ładnie. Dobra, żyjemy. Jax, no musisz się wreszcie trafić, przecież tego nikt nie kupuje. Ja tylko cię tutaj kocham. Proszę. Jax. No please. Jezu, jest Jax, ale nie mogę go wziąć. Ja pierdzielę, dobra, zaryzykuję. Zaryzykuję to.
Byleby na Kaiser nie grać. Jak nie zagram na Kaiser, to jest dobrze. O, widzowie, trzymajcie kciuki. No i na Kaiser gram. Kurczę. Nie lubię tej gry, no. Jakie jajca. Ta gra mi takiego fucka pokazała teraz. Dobra, Jax, udowodnij, że jesteś tego wart, że chcesz być na trzech gwiazdkach. No nie, on już pada. A może nie? On walczy. Dawaj, dawaj, walij ją buzdygensem. Kurczę. Patrz. Soraka. Soraka MVP. O! Co za gra? Soraka. Chodź tu, pogłaszczę cię po kasku. Ale mądra Soralia. Tam jeszcze przeżyła jakaś tutaj z frontu przeżyła i tankowała do końca. O! Mam nadzieję, że to oznacza pierwsze miejsce. Wezmę sobie tego mecha, żeby się cieszyć. O kurde. Co za mecz. Czyli jednak trochę szczęście też. To wezmę. Front musi być jak najmocniejszy. Front musi tutaj wytrzymać. Ja wygram z nim. Ja nie mogę z nim przegrać. Mam za mocny team. Ja to widzę, to się musi wydarzyć. Dobra, Jax. Oni wbili ci trzeci poziom, teraz musisz się wykazać w zamian. Już jesteśmy w top 4. Ja mogę to wygrać nawet. Mogę czy nie mogę? To jest dobre pytanie. Dobra, nice. Jesteśmy w top 3, a może nawet w top 2. Zobaczymy jak tam pójdzie. Top 2, dobra. Została ta Kaiza, z którą wtedy wygraliśmy. I możemy wbić level zaraz. Vayne trójka jeszcze doszła do tego. Trójka, dwójka, trójka, trójka, trójka. Przepraszam, aż się zakrztusiłem. Dobra, z lewej strony będziemy się bić. Bo Jax nie może dostać ceceku, bo to jest bardzo ważne, bo on wtedy dostaje ceceki od Yasuo i jest smutny. A tak to tutaj będą te ceceki szły, a on sobie będzie bił. Dobra. No i teraz dostaje ceceka chyba. Teraz dostaje. Oni też dostali ceceka. I teraz Jax. O, doskoczył sobie, jaki mądry. Dobra, teraz mogę level wbić. I dorzucę sobie... Dorzucę sobie to. Nie, Defendera dorzucę. I teraz ustawię się z prawej strony, żeby tego Yasuo zbić szybko. Takie coś zrobię. Bo ten Yasuo jest wkurzający. Dawaj, 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 zbij go. Co, zmieniłeś target? No dobra. Tylko ceceki teraz dostajemy. Dobra, nie ma tragedii chyba.
Okej. Powoli do przodu. Jeszcze 40 tysięcy takich rund i będzie git. Aegis chyba byłby lepszy. Morello, ale już mi się nie zmieści. Dobra, Blubaw. Blubaw na Sorakę. Tak, to jest to. To jest duży power spike. Aegis zamiast tego? Oni tu biją głównie AP chyba. Ja tutaj Vayne mi jadę. Chyba jednak z lewej strony bym chciał być. Tak, spróbujemy. Och. O kurde, zadzik jaki. Dobra, Soraka da radę. Jaxi tutaj pomaga. O nie, ceceki! Jak Jax padnie, to jest mogiła. Jax, doskocz! Dobra. Jezu, co za pojedynek. On musi tylko jedną rzecz jakoś lepiej zrobić i wygra. A ja niestety mam problem, bo mam problem. Dobra, Soraka i Jax chyba muszą stać w jednej linii, żeby tego Zera tutaj poskrabiać. Echo? Nie. Dobra, zostawię to tak na razie. Teraz Zoe jest tutaj backdoorerem. Gdyby Vayne albo Kai'Sa była, to wyszedłby na tym chyba najlepiej, ale jeszcze tego nie rozkminił na szczęście. Zobaczymy, czy to wystarczy. Lissi ją tam bije. 24! To się może wydarzyć. O kurde, może Leo. Może Aegis. Nie no, chyba to jest główne źródło. Jakby Leo miał level drugi albo Echo, to bym wrzucił. Co za giera. Normalnie wybuchy, pościgi, dramaty. Nawet się kurde nie zastanawiam. Spróbujmy tak. Dawać, robimy to. Wygląda to dobrze. No i ostatnia szansa dla niego. Pytanie, czy zamieniać tego Echo? Zamieniaj niego, bo to dobra jednostka jest. Mamy dwa Solarion, też ulepszą.
Ach, dobra, zrobiłem to tak. Zobaczmy, czym to zaowocuje. Zedzik robi rzeczy. Soraka się krępuje. O nie, to wygląda bardzo źle. To wygląda tragicznie. Zabij, 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 to się uleczysz. Ktoś mu zabrał leczenie. O kurde. No to przegrałem. Jezu, udało mu się to. Aj, cóż. No, gdybym z prawej strony stanął, byłoby lepiej. To mój błąd. Ale i tak, gierka piękna, bellissima. Zapraszam na streamki, całuję w cic.